Bardzo dramatycznie. Cry Me a River, czyli Wypłacz mi rzekę. I akurat chodziło w tym przypadku o rzekę Wes, śpiewał Michael Bublé. Dzisiaj cały program będzie o rzekach i będzie parę piosenek rzecznych też. Ale jak tak sobie myślałam właśnie o tych rzekach i o programie, to pomyślałam, że mówi się, że czas płynie jak rzeka, ale pomyślałam też, że gdyby odwrócić to sformułowanie, to okaże się, że rzeka płynie jak czas. I myślę, że to ma sens, dlatego że rzeka jest symbolem tego, co właściwie jest absolutnie najważniejsze na świecie. Ciągle się zmienia i nigdy nie jest takie samo, czyli jest symbolem życia. I dlatego właśnie rzeki były takie ważne dla ludzi z przeszłości. Do dzisiaj zresztą są ważne dla ludzi, którzy mieszkają poza naszą zachodnią cywilizacją, która jest pełna żelaza i betonu. Bo rzeka przynosi to, co jest najważniejsze, czyli przynosi wodę. A woda jest potrzebna do wszystkiego, i do picia, i do gotowania, i do tego, żeby zanurzyć się w niej z ulgą, kiedy na dworze panuje szalony, tropikalny skwar. I pamiętam, jak ostatnio podczas wyprawy nad Amazonkę, przez cały dzień, i był to jeden z wielu dni, które wyglądały tak samo, przez cały dzień płynęłam łodzią w upale i było tak gorąco, że koszula po prostu lepiła się do skóry. Zresztą przypomnijcie sobie, jak to jest w najbardziej gorące dni lata, nawet tutaj w Polsce, kiedy upał jest tak wielki, że po prostu obezwładnia i odbiera siły. I jedyne wtedy, o czym człowiek marzy, taki zmęczony, spocony, zgrzany. Jedyne, o czym marzy, to móc się ochłodzić, na przykład wejść do cudownie chłodnej wody w rzece albo w jeziorze. W Amazonii to jest o tyle utrudnione, że te rzeki i jeziora są gęsto zamieszkałe przez różne stworzenia, przez węgorze elektryczne, przez jadowite płaszczki, przez kajmany, przez piranie i inne istoty, które oczywiście z wielką chęcią karmią się stworzeniami bardziej bezbronnymi od siebie, do których człowiek też należy. To oczywiście nie dotyczy węgorzy ani płaszczek, ale one z kolei bardzo nie lubią, kiedy im się przeszkadza, więc kują albo kopią, a to może być bardzo bolesne. No i właśnie w takie bardzo upalne popołudnie w Amazonii dotarłam do rzeki, zgrzana, spocona, zmęczona, a woda w tej rzece była tak cudownie chłodna i tak cudownie lśniła w ostatnich promieniach zachodzącego słońca, że czym prędzej po prostu wskoczyłam do wody, nie myśląc o tym, co tam pod powierzchnią się znajduje, i zaczęłam pływać. I pływałam tak z godzinę w cudownej ciszy dżungli amazońskiej i myślałam wtedy, i nie tylko myślałam, ja to czułam całą sobą i to była najprawdziwsza prawda, że jestem najszczęśliwszym człowiekiem na ziemi. Radio Z. Świat według blondynki. Zaprasza Beata Pawlikowska.